Cześć, jesteśmy dzisiaj w podparyskim Fontainebleau i chciałem Wam opowiedzieć o nowym modelu buta Evolve, czyli Agro. Co o tym modelu można powiedzieć? Wspinam się już nim od ze 2 miesiące na pewno. W Fontainebleau jesteśmy dopiero drugi dzień, więc but już ogólnie naprawdę dobrze poznałem. Natomiast takie pierwsze rzeczy, które się rzucają w oczy, to jest rzep. Rzep jest jeden, ale na dwóch grubych paskach. Więc nie ma tutaj ryzyka żadnego przetarcia czy zerwania tego paska. Naprawdę, mimo tego, że to jest tylko jeden rzep, to but się dopasowuje do nogi naprawdę dobrze. Kolejna rzecz bardzo charakterystyczna to jest ta guma, którą tutaj widzicie na wierzchniej części buta. Dzięki temu naprawdę świetnie możemy podhaczać palce. To jest w ogóle jedna z większych zalet tego buta, mianowicie ta guma od góry, bo podhaczają się naprawdę świetnie. Pięta bardzo precyzyjna. Ja jestem naprawdę wymagający, jeśli chodzi o te rzeczy. Mam szczupłą stopę, więc trudno jest mi znaleźć but, który będzie idealnie do niej przylegał. A tutaj się to udało, także zdecydowanie polecam. Najbardziej charakterystyczna cecha tych butów to jest ich miękkość. Tutaj słuchajcie, naprawdę jest to but wyjątkowo miękki, proszę bardzo. Także do takiej skały jak Piaskowiec tutaj w Fontainebleau sprawdza się idealnie, ale sprawdzi się też w innych skałach. Miałem okazję się z nim wspinać w Ospie też ostatnio w Słowenii i też buty dawały radę, także po prostu jeśli lubicie miękkie buty albo chcecie spróbować wspinania w miękkich butach, to jest właśnie but dla Was, to warto się w takie zaopatrzyć. Co jeszcze? Mi się bardzo podoba ich wygląd, to połączenie czarnego z czerwonym naprawdę robi robotę. Sama guma to jest guma, na drugim bucie będzie widać, guma Evolve Trax, nie mam do niej żadnych zastrzeżeń, spisuje się świetnie. Wydawałoby się, że najlepiej będzie, Agro będą pracowały najlepiej na oblakach, na obłych stopniach, ale i na krawątkach radzą sobie dobrze, także jakichś tutaj zastrzeżeń nie mam. Generalnie polecam. Evolve Agro.